Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Ewa Zając-Sołowianowicz. Jestem asystentem choreografa w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Mamy zaszczyt brać udział w projekcie, kolejnym projekcie pana dyrektora Roberto Skolmowskiego. Jest to projekt związany z założeniem może nie kółka, nie ogniska, studia baletowego dla dzieci. Nazywam się Iga Krawczyk. Mam 7 lat. Chciałabym wystąpić w balecie. Mam nadzieję, że mi się to uda. Dzieci brały udział w castingu. To są dzieci od 4 do 8 lat. Podzielone zostały na 3 grupy dzieci w wieku 4, 5, 6. Kolejna grupa, 7, 8. Kolejna grupa. Dzieci będą przystosowywane do spektakli, które będą w przyszłości. Między innymi koty w projekcie. Jestem Ola Karpienia i mam 7 lat. Bardzo mi się podoba balet i chcę dlatego do niego chodzić. Nazywam się Zuzia Kuchelska, mam 8 lat. Bardzo lubię tańczyć, a moją pasją jest balet. Nazywam się Aneta Kowalczyk, to moja córka Marta. O castingu dowiedzieliśmy się ze strony internetowej gazety. Wczoraj się dowiedzieliśmy, więc nie mieliśmy zbyt wiele czasu na przygotowania. Córka miała swoją przygodę z gimnastyką artystyczną, bardzo jej się to podobało. Chciała tutaj przyjść, żeby sprawdzić siebie i spełnić swoje marzenia. Także jesteśmy, towarzyszymy i mamy nadzieję, że się dostanie. Chciałabym chodzić na balet, dlatego że inspiruje mnie to i bardzo lubię takie akurat sport jak gimnastyka artystyczna albo balet. Bardzo chciałabym tu chodzić, a zwłaszcza, że to opera i tutaj można występować na wielu przedstawieniach. Nazywam się Aleksander Jurgiel, mam 8 lat i jestem tutaj, bo chciałabym tańczyć w balecie i bardzo to lubię. Oprócz tego mamy taką ambicję, żeby z grup baletowych, z projektu, który został przez pana dyrektora jakby przedsięwzięty, w przyszłości powstała szkoła baletowa. Zobaczymy, czy nam się to uda. Będziemy się starać. Naszym marzeniem i oczywiście priorytetem będzie stworzenie takiego poziomu, jakiego nas uczono w naszych szkołach. Warszawskiej Jarosława Sołowianowicza i poznańskiej mojej. Będziemy chcieli dzieci uczyć również tańców narodowych, zachowania się na scenie, ruchu scenicznego.
Cześć, jestem Dominika. Dzisiaj wspierałam moją siostrę Igę. No i bardzo lubimy razem tańczyć, prawda? Mhm. Powiedz. Prawda. W domu razem ćwiczymy bardzo dużo baletu, a ja kiedyś byłam mistrzynią baletu. No nie muszę się chwalić, ale trudno. Trzymamy kciuki za wszystkich i pozdrawiamy. Cześć.